Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witajcie 20 sierpnia, mamy wtorek, a ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy, kochani, poranny, z cudowną kawką, którą tutaj mam. Kto ma kawkę, pije ze mną kawkę. Teraz się właśnie napijemy tej kawki, taki łyczek kawki przepysznej, ciepłej. Ach, co za rozkosz. Tak a propos kawy, kochani, nie odmawiajcie sobie kawy, napijcie się tej kawy. Jesteśmy na ziemi, pamiętajcie, i mamy korzystać ze wszelkich ziemskich uciech. Ja cały czas to powtarzam, że my jesteśmy duszami w ciele i jesteśmy tutaj po to, aby zażywać ziemskiego życia i uczyć się przy tym wszystkim bezwarunkowej miłości, dawać i nieść światło tam, gdzie go nie ma. Dziękuję Wam, kochani, że jesteście z całego serca. Pamiętajcie, jesteśmy jeszcze w energii pełni. Ta pełnia się odbyła wczoraj, więc dzisiaj to jeszcze jak najbardziej można czyścić, ładować, szorować, odpuszczać, nabierać, co tylko możecie. Tylko pamiętajcie, samo myślenie nie wystarczy. Wszystko trzeba poczuć. I tym kluczem do sukcesu tutaj jest to czucie. To wcale nie jest takie proste, ale to też nie jest trudne, wiecie? Bo jak można poczuć coś, czego nie ma? No można, no po prostu można. Zamykasz oczy, wchodzisz w to, co bardzo chcesz i czujesz. I starasz się, nawet możesz sobie wtedy na głos powiedzieć. Tak pracuję w regresjach, wiecie? Kiedy przeprowadzam regresję, to jest pewne takie słowo kluczowe. Twoja podświadomość zapamiętuje to uczucie. To uczucie zostało zapamiętane. I to trzeba takim wyraźnym, stanowczym głosem dać rozkaz swojej podświadomości. Bo ta nasza podświadomość, wiecie, to jest takie nasze, jakby to powiedzieć, takie drugie ja. Ono może z nami sobie robić, co chce. Mało tego, ono pamięta wszystko. Ono wszystko pamięta. Podświadomość wie i pamięta. Zobaczcie, jak sparzycie się. Drugi raz, jak macie włożyć rękę do ognia, to jest odruchowy odruch. To jest odruchowo, prawda? Zabierzecie tą rękę. Wasza podświadomość to pamięta, że już kiedyś tam się sparzyłeś i tam był ogromny ból. Wasza podświadomość odruchowo wyciąga Wam ręce, kiedy się przewracacie, żebyście się przewrócili na ręce. No bo jak spadniemy na twarz, no to wiadomo, że to będzie trochę bardziej do zamaskowania niż ręce. Także moi drodzy, czuć to znaczy wchodzić w to uczucie. To jest tak, jak widzimy coś na własne oczy i zaczynamy się wzruszać. Jeżeli coś jest bardzo piękne, to zaczynamy płakać. To staraj się przywoływać do siebie sytuacje, które wzbudzały w tobie miłość, które wzbudzały w tobie takie, wiecie, to dobre wzruszenie. Takie wzruszenie, gdzie się wzruszymy i płaczemy ze wzruszenia, bo jest nam dobrze, bo jesteśmy w tym stanie tacy cali, po prostu cali. I umysłem, i duszą. To tak jest. Kiedy jesteśmy w bólu i w żalu, to tam szybko wchodzimy. Tam bardzo szybko potrafimy wejść. Wiecie, zobaczcie, przypomnijcie sobie też takie sytuacje, że ten ból i żal to czujemy bardzo długo. A radość, szczęście, wdzięczność, to takie, tak wcale długo nie czujemy jak tego bólu. Nie wspominasz tak często tych chwil radosnych, jak wspominasz chwile bolesne. Ale to tylko twoja głowa, bo ty możesz to zrobić. Ty możesz to zrobić. Kiedy przestawisz się na wdzięczność i miłość, to te chwile bolesne i żałosne, one nie zostaną zapomniane, bo my tego mamy nie zapominać, bo jak my to zapomnimy, to dostaniemy jeszcze raz do przerobienia, więc po co? Ale my mamy w to energetycznie nie wchodzić. I skupić się tylko. Najlepiej się trenuje tą taką wdzięczność na tu i teraz. Staraj się poczuć wdzięczność
za piękną filiżankę, za kubek. Wiecie, w ogóle za kubek, zobaczcie, w którym mam kawę. Bo przecież gdyby nie ten cudowny kubek, który ktoś tak fajnie zaprojektował, wymyślił, jest taki złoty, taki na bogato. Ja tak lubię, na bogato. A co, kto mi zabroni, prawda? Od rana żyć w bogactwie. No można, oczywiście, że tak. I rozwijając się duchowo, wcale co nie mamy od siebie odsuwać bogactwa. My mamy się do tych rzeczy nie przywiązywać. Bo kiedy mi się zbije taki kubek, to ja nie będę płakać. Pójdę po drugi pewnie. Ale nie będę płakać. Bo to zresztą jest drugi. Tylko po prostu zbił się, rzecz materialna. O to głównie chodzi w bogactwie i w duchowości. Żeby nie przywiązywać się do rzeczy stałych. Zresztą to wszystkiego, żeby się nie przywiązywać. Ale wracając do uczucia, widzicie, coś mi głos zabiera. Dziś, kochani, jeszcze tak tutaj, wiecie, w międzyczasie, to dzisiaj już na 100% będzie live na godzinę 20, na godzinę 20:30. Więc zapraszam wszystkich, wstawię opis. Będziemy sobie po prostu o duszy rozmawiali. Przygotujcie pytania, jak to jest, kiedy z ciała odejdziemy, jak to jest, kiedy się przygotowujemy, żeby do ciała wejść, jak to jest w tym naszym ciele. Skąd to wiem? Nie wiem, wiem. I to, co czytam, to, co czuję, potwierdza mi się w książkach, które czytam, w regresjach, które prowadzę. To mi się wszystko potwierdza. No dobrze, i teraz wracając dalej do naszego czucia, kochani, to jeżeli coś bardzo pragniecie, macie prawo pragnąć rzeczy materialne, bo po to tu na ziemi jesteśmy, bo to jest jedyny moment, kiedy żyjemy w ciele, żeby się tym materializmem nacieszyć. Ktoś, kto się nie może nacieszyć materializmem, bo mu brakuje tych pieniędzy od pierwszego do trzeciego już, to kochani, najprawdopodobniej w poprzednim wcieleniu miałeś bogactwo i totalnie się nim nie cieszyłeś. Totalnie nie potrafiłeś wyciągnąć z tego korzyści. Więc co? Teraz zostało ci to zabrane. Po co ci to? Po co ci to wszystko? Ale to można zmienić. Bo kiedy przestaniesz się wścigać na to, że nie masz pieniędzy już czwartego, że nie masz samochodu pięknego, tylko po co ci piękny samochód? Sobie samochód jest potrzebny, żeby ludzie cię podziwiali, czy żeby tyłek przemieszczać? Jak ja to zawsze mówiłam, lepiej ciulowo jechać, niż dobrze iść. Więc samochód, jeżeli jest ci potrzebny do przemieszczania i masz samochód, którym się przemieszczasz, to co ci więcej potrzeba? No chyba, że jest bardzo niewygodny, jak Flintstone, zachrzaniasz nogami po ziemi. No to wtedy tak, to już wtedy potrzeba lepszego samochodu. Wiecie, ja mieszkam w Holandii, a Holendrzy w ogóle jest to bardzo, słuchajcie, bardzo skąpy naród. Bardzo, bardzo. Szkodzi to pan pikuś po prostu przy Holendrach. I oni tak długo używają coś, dopóki to się nie zepsuje, dopóki tego nie można naprawiać. Oni nie wymieniają samochodów. Tacy, ja mówię, rdzenni Holendrzy, tak? Tacy normalni, zdrowi, nie? Tacy, którzy tutaj na lewo i prawo jeżdżą super, super samochodami, nie wiadomo jak, i zmieniają cały czas na super, super. Taki rdzenny, prawowity Holender, on tak długo będzie używał samochód, dopóki ten samochód będzie się nadawał do jazdy. Bo po co? Po co? Po co nowy? Rowery tak samo, kochani. Tak długo się nimi jeździ, póki się jeszcze koła ramy trzymają. Tak to wygląda. I teraz my mamy prawo chcieć rzeczy, więc jeżeli ta rzecz ma być ci dana, to ty ją dostaniesz. Tylko zamknij sobie oczy i poczuj, jak ty tą rzecz już masz. Jeżeli chcesz super auto, to wsiądź do tego super auta i jedź tym super autem. Ale jeżeli nie dostaniesz tego super auta, to wiedz, że tak właśnie miało być. Bo być może byś wsiadł w to super auto, nacisnął dobrze gaz i ciach. Po imprezie. Dlatego masz takie auto, które się ledwo kula, żeby tobie po prostu tam w głowie się nie pomieszało. Ale jeżeli ktoś na przykład chce jechać na jakieś wakacje wymarzone, zamykajcie oczy i bądźcie na tych wakacjach. Najczęściej jak się da.
Nie zastanawiajcie się, skąd wezmą się pieniądze na te wakacje, bo wy nie potrzebujecie pieniędzy. Wy potrzebujecie tych wakacji. I dzieją się cuda, moi drodzy. Karta na dzisiaj. Wchodźcie jak najczęściej w te uczucia, a tym bardziej teraz w pełni, bo pełnia jest magiczna. Wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Czujcie, czujcie, czujcie. Jak już będziecie w tym takim epicentrum tych uczuć, to po prostu wydajcie rozkaz do swojej podświadomości. Moja podświadomość zapamiętuje to uczucie. I mało tego, nawet możesz pisać sobie pamiętnik z tych wakacji. Pisz go. Bo ty tam jesteś. Ty tam właśnie jesteś. Widzę przecudne palmy. Widzę, dotykają moje stopy miękkiego piachu. Będziesz nad morzem, a chcesz być nad jakimś innym morzem, innym oceanem, miejscem, to jak przechadzasz się i słyszysz szum fal, to niech to będzie to twoje wymarzone miejsce. I karta, która dzisiaj wypadła. Poproś innych o wsparcie. Prośmy innych, kochani. Prośmy innych o wsparcie, ale też prośmy nasze istoty świetliste, naszych przewodników. Przecież oni po to są. Oni są z nami, schodzą z nami, zarezerwowali sobie czas na naszą duszę po to, żeby nas właśnie wspierać. To są tacy nasi suflerzy, bo wszystko to, co się tutaj dzieje, to jest gra, to jest teatr, który prędzej czy później się skończy. My mamy ileś sztuk do odegrania. Nie musisz robić wszystkiego sam. Anioły zachęcają cię do skorzystania ze wsparcia osób z twojego otoczenia poprzez sięgnięcie po czyjąś przyjazną dłoń. Znacząco zwiększysz swoje szanse sukcesu. Zwiększa się również prawdopodobieństwo tego, że sprawy pójdą naprzód. Pomoc, na którą możesz liczyć, może obejmować również otrzymanie istotnych informacji od osób posiadających konkretną wiedzę. Stres spowodowany braniem zbyt wielu rzeczy na swoje barki może doprowadzić do pogorszenia się twojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Otocz siebie kochającymi ciebie przyjaciółmi i rodziną, czyli osobami skłonnymi do pomocy i gotowymi oświetlać twoją drogę. Dzięki nim poczujesz się dużo lepiej. Kochani, zostawiam was w tym wszystkim. Przytulam bardzo mocno. Magda.